Siema, tutaj Juas i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Bloons TD 6. Zostały nam jeszcze chimpsy, albo skimpsy, jak to po polsku zrobili. Ale myślę, że dzisiaj przejdziemy sobie do kolejnego bossa, który będzie Vortex, mistrz przestworzy. Dobra, jak to wygląda? Poziom wysoki, o dziwo, a nie normalny. Ale dali nam aż 300 punktów zdrowia, a nie 100. Jak powinno być na wysokim. 2800 kasy aż i zaczynamy od pierwszej rundy. No i tak, prędkość blonów, prędkość mobów większa. Ceramiczne mają więcej zdrowia i boss jest szybszy. Okej. To jest ciekawe, bo to jest ogólnie szybki boss. Najszybszy z całej czwórki. I jeszcze mu dali dodatkowego buffa. Także to będzie interesujące. Widzę, że wszystko jest. Oprócz drugiej ścieżki w działku bombowym. Bohaterów też mamy chyba wszystkich. No to w końcu mamy bohaterów pod kasę. Czyli Heraldo i Benjamina. Weźmy sobie Benjamina. Jako, że on jest DJ-em, to ja też sobie zapuszczę swoją własną szafę grającą. Właśnie, posłuchajmy sobie jakichś fajnych utworów z tej gry. No i dobra. Lecimy. Benjamin na pewno, na pewno. Let's go. DJ Juas kontra Vortex. Jest, są utworki. Mega. Od razu możemy Benjamina sobie postawić. Normalnie byśmy nie mogli. No ale jako, że dali nam dużo bonusowej kasy, to fajnie. Mapka też ciekawa, bo to jest pierwsza mapka, w którą się gra w Bloonsach. Dobra. Benjamin, puszczaj tu jakieś utwory dobre. No i teraz możemy grać. Teraz tak. Ore, to od razu lepiej, od razu lepiej. Dobra, na początek ciebie dajemy. Tutaj. Jeszcze mam 1800, możemy sobie zaczynać. Mam tą wioskę? Małpiopolis mam. Będę mógł wchłonąć wioski, dobra. Jak to wygląda? Ciebie tutaj zmieszczę? Zmieszczę, okej. Tutaj pewnie będę chciał stawić, ale to na przyszłość dopiero. Na razie po kolei. Zacznijmy sobie odtąd. Tutaj gdzieś w rogu. Od razu tutaj, no i lecimy. Mamy już Benjamina na początku i pierwszą farmę. Także let's go. Lecimy od pierwszej rundy. Fajnie mapa wygląda, nie? Taka inna troszeczkę. Widać, gdzie Vortex będzie leciał. Jakieś naelektryzowane kryształy ma. Wyłączajmy sobie automatyczny start u bossów. Też dobra, na normalnym poziomie trudności jeszcze nie będzie tak źle. Spokojnie. Okej, zbierajmy na kolejne farmy. O właśnie, będą, o kurczę, droższe farmy będą, bo gramy na wysokim poziomie trudności. No to może być problem. Zaczęliśmy okej, z ekstra kasą, ale... No zobaczymy. Dobra, mogę trochę puścić tych. A, czwarta runda to i tak jest jedna z cięższych, tych początkowych. Mogę trochę blonów puścić, nic się nie stanie. Dobra, stawiamy sobie kolejne farmy w międzyczasie. Dobra, tracimy tarczę powoli, nie szkodzi. Mamy dużo zdrowia, nie wiem czemu aż tyle nam dali, ale okej, mi się to bardzo podoba. Ale Benjamin puszcza smurfne hity. Idealny bohater. No dobra. Niech sobie przechodzą, nic się nie stanie. I lecimy sobie dalej. Dobra, druga farma. Normalnie to tak mam gdzieś 4 farmy, około 20-21 rundy. No tutaj chyba będzie znacznie szybciej. A raczej na pewno. Trzeba, kurczę, uważać, te wszystkie blony są szybsze, ceramiki będą silniejsze. Trzeba będzie uważać.
Dobra, zaczynamy powoli już życie tracić, czyli za chwilkę trzeba będzie. A ja powinienem w ogóle z tego. Czemu ja ze skilla jego nie korzystam? Właśnie, cztery mapki mogą wykupić dodatkową warstwę na 6 sekund. Czemu ja z tego nie korzystam w sumie? Powinienem. To akurat jest fajny skill. Z drugiego się zazwyczaj nie korzysta, bo jest średni. Zazwyczaj się opłaca. Na 6 sekund może atakować więcej warstw o jedną. I potem na 2 sekundy nie może atakować, no ale opłaca się. Dobra, jeszcze mamy dużo zdrowia, nic nie szkodzi, możemy jeszcze trochę potracić. Teraz tak, jakby cię tu postawić? Tutaj? Tutaj zmieszczę, zmieszczę jeszcze, dobrze. Lecimy dalej. Może na ostatni? Na ostatni lipa. Będzie 10. fala, to będzie mnóstwo niebieskich blonów. Pamiętam. Teraz się pojawią. Dobra, są. Teraz mogę użyć tego skilla. O, że mu dał atakowanie. Atakował akurat te, które nie chciałem. Dobra. Chyba trzeba postawić drugą mapkę zaraz, coś czuję. Chyba teraz nawet. No i to będzie oczywiście czarodziej. Tracimy życia, nic nie szkodzi. Teraz fajny utworek wyleciał. Super remix. No, zmieści się, zmieści. Jasne, że tak. Dobra, dawaj to. To sobie jeszcze ulepszymy i potem chyba Wizarda ulepszę już, bo za dużo życia tracę. Uuu, ale drop leci. No i pięknie. Dobra, trzeba ciebie ulepszyć, naprawdę. Trzeba ci dać ścianę ognia. Ze ścianą ognia będzie o wiele lepiej. Dobra, masz. Super. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce na ścianę ognia. Nie lepiej powinno być wyżej. No, no powinno być chyba, no ale już dobra. Dobra, mamy 5. farmę. Przy 16. rundzie. Zdecydowanie jest lepiej niż normalnie byśmy mieli. Super. Kurczę, będę chciał ciąć ten materiał, ale chciałem, żebyście trochę tej muzyki posłuchali też. No naprawdę, o dziwo, ta gra ma bardzo fajny soundtrack. Lepszy niż można się spodziewać. Dobra. U, macie to. W sumie po co ja to dałem? Przecież ściana ognia jest. Ona by to tam zjadła. Dobra, ślicznie. Okej. Ale przejście. W kolejny utwór. Idealne. Idealne. Jungle Party. Dobra, mamy checkpoint, ale nie ma znaczenia. Jak będziemy sobie wychodzić, wchodzić. Dobra, 7. Normalnie to zazwyczaj, nie wiem, 7, 6 farm wystarczy. No kiedyś było 8 farm, ale nerfy dali. I teraz się gorzej zdobywa kasę. No niestety, no. No znerfili, no i co zrobisz? No i nic nie zrobisz. A jeszcze spokojnie mi się wydaje, dwie farmy dobudujemy. Dobra, pierwszy K.
kamuflaż, może sobie przelecieć, nic się strasznego nie stanie. Dobra, jeszcze jedna farma w takim razie. Gdzieś tu. No. Fajnie, teraz. O, trochę przeszło, dobra, nie szkodzi. Damy sobie, gdzie ty tu jesteś? Inżyniera? Zrobimy? Możemy zrobić. No tak, gdzieś go postawmy. Dajmy mu od razu pułapkę. Czy uda mi się zrobić tą pułapkę przed 28 falą? Kurde, no fajnie by było. Wydaje mi się, że się uda. Zobaczymy, będzie blisko. No wtedy LEDy lecą, fajnie by było to mieć już. No, będzie chyba na styk. Dobra, no tylko, że trzeba mu postawić właśnie. Nie zdążyłem jednak. Teraz zdążyłem. Na 30 falę chociaż będzie fajnie. No i dobra, tyle. Tobie jeszcze trzeba dać kamuflaż, no i to powinno wystarczyć do 40 fali. Teraz zróbmy tak, postawmy wioskę. Większy promień, dajmy jej to. No i możemy sobie targowiska robić. Dobra, myślę, że będzie git. Jeszcze ta runda. Chyba możemy już przestać farmić, dokładnie. Dobra. Znaczy, przestać farmić, przestać upgrade'ować rzeczy. Możemy farmić teraz, Boże. Nie wiem, czy nie będzie lepiej, jak tą pułapkę tutaj postawię, bo mogą się złapać na nią. Jak tutaj lecę mi z powrotem, to chyba tu będzie lepiej. Też nie wiem. Dużo tych blondów to ja zniszczę niestety. Coś czuję. Nie będzie źle. Dobra. Jest pierwszy tier Vortexa. Dobra, Vortex charakteryzuje się tym oczywiście, że jest szybki. To jest jego główna cecha. Jest bardzo szybki. Wszystkie blony, które będą za nim, dostają dużego buffa do speeda jeszcze. Za każdym razem jak traci czaszkę, to będzie miał pole siłowe wokół siebie, nie będzie można go zranić przez chwilkę. I jeszcze wszystkie mapki, które są blisko niego, zostaną oszołomione na kilka sekund, nie będą mogły atakować. Także trzeba będzie uważać, dlatego najlepiej go atakować z dystansu. Na przykład snajperem. Bardzo szybkim snajperem. A, nawet nie musimy sprzedawać, mi się wydaje. Dadzą sobie radę. Tylko muszę szybko tego wziąć. I później to pierwsze. Widzicie, bardzo szybkie są te blony, bardzo szybkie. Tam jeden ceramik przeszedł, o Boże, ile obrażeń dostałem. Nie, nie ma się co bawić z nim. Musimy jedną farmę sprzedać i jak najszybciej go rozwalić. Dobra, niech będzie. Bo on strasznie buffuje te blony. Bardzo szybkie. Rytm dżungli chyba... A w sumie daj mi ten rytm dżungli. Kurde. On jest szybszy niż myślałem. On jest bardzo szybki. Tego się nie spodziewałem. No nie fajnie to wygląda. Oszałamiam wszystkie, które tam są. Kurde, jak widzę jakieś kamuflaże, to będę miał problem.
Oni nie rozwalą kamuflaży, bo są oszołomieni. No i właśnie lecą kamuflaże. To musiałbym tobie dać kamuflaż na szybko. Dobra, wyszło. Boże, on jest szybszy niż... No ta, ile buffów do speeda mu dali. I innym blonom. O Boże, to będzie straszne. To będzie okropne. A to jest dopiero normalny poziom. A no tak, bo jesteśmy na wysokim poziomie trudności, to kosztuje jeszcze więcej. O matko, no to problem jest faktycznie. To będzie problematyczne. Elitarny poziom będzie strasznie ciężki w takim razie. Normalny mnie już... Pierwszy tier mnie zaskoczył normalny. A co dopiero później? Dobra, jedno mamy, fajnie. Okej. I teraz sobie targowiska dalej stawiamy chyba. No, po prostu. O. No ta. Purpurowe kamuflaże. Muszę ciebie raz ulepszyć w takim razie. No, teraz powinno być git. Dalej trochę przeszło. Dobra, kilka to nie szkodzi. Wiecie co, powinien jeszcze postawić alchemika. On by się przydał. Na pewno by się przydał. Znowu straciłem trochę zdrowia. Chyba trzeba tego nekromantę zrobić w takim razie w końcu. Dobra, jest git. Mam nadzieję, że z tym się wybrają do 60 fali. Tak mi się wydaje. Dobra, na 10 poziomie będzie miał drugą umiejętność Benjamin. Obniża poziom blonów o 1. Kwota jest podwójna za przebicie, ale szczerze mówiąc się kompletnie nie opłaca. Zazwyczaj chyba na minus się wychodzi. Nie wiem, zazwyczaj nie używam tego. O ile dobrze kojarzę, to się nie opłaca. Dobra, ostatni chyba. Albo jeszcze jeden, zobaczymy. Jeszcze chyba jedną farmę dam radę. Dobra. I wystarczy, teraz zbieramy kasę od tego momentu do 60. Drugi tier Vortexa, zobaczymy. Już się boję. Dobra, 59. runda. Trzeba się szykować. Mamy dużo kasy, fajnie. Na pewno pomoże. Teraz tak. Mada budujemy chyba. Tylko że... No na dystans, to wiadomo. Ten promień zagłady też byłby niesamowity, tylko nie wiem, czy mnie będzie na to stać. A nie mogę czekać, bo on jest strasznie szybki. No dobra, po prostu zróbmy tego mada. Tutaj. No, nie kombinujmy. Jeszcze dam mu alchemika. Też tutaj, żeby był tańszy. Nie kombinujmy, nie wymyślajmy. Dobra. Powinno być git, tylko teraz muszę mieć jakąś ochronę przed resztą. Na przykład... Jakby coś się przedostawało. Na przykład to. Dobra, teraz powinno być git. Bijemy go. Dobra, druga czaszka padła. Ma trzy czaszki, tak jak Blunarius. Dobrze. No tu już o wiele lepiej to idzie, bo jestem przygotowany chyba lepiej. Tam jest wszystko oszołomione, wiem, ale chyba nie dotyka tego. Działa. Dobra, nie dotyka, okej. Dobra, dobrze jest, bardzo dobrze.
No i git. Super. Od razu to sprzedajemy. Teraz tak. Kurczę, gdzie by to najlepiej? Chyba tu będzie najlepiej, o dziwo. Także niech będzie tak, jak jest. Coś takiego. I czekamy, zrobimy sobie piąty tier. Centralę bananów. Czekamy, zbieramy sobie kasę. Zaraz będzie. 63. fala jeszcze będzie. Nie sprzedaję na razie tego działa. Niech tu będzie sobie. Pewno tutaj chcę. Tak, na pewno. Zobaczmy, jak to pójdzie z tą 63. falą. Jak coś się tu przedostanie, to mam nadzieję, że to działo. Jakoś to poniższe, dobra. To 8 tysięcy kosztuje, trochę więcej. No tak, 8%. 8 tysięcy, idealnie. Masz sobie radę? Dobra, idealnie. Jest centrala bananów, 63. runda, ładnie. Tak z ciekawości, nie mogę tego troszeczkę przesunąć? No nie bardzo. W sumie nie musiałem sprzedawać w takim razie. Dobra, trudno. Teraz tak, gdzie będziemy chcieli robić? Tutaj mi się wydaje. Farmę. Znaczy, ten Małpkopolis, czy jak to się tam nazywa? Monkeypolis. Na razie tak, na pewno robimy to. Na pewno trzeba małpie miasteczko dać. To też sobie zwiększymy. To od razu. I małpie miasto tak samo. Super. I teraz od razu inżyniera sobie trzeba postawić. Żeby on buffował tą centralę jak najszybciej. Dobra, ślicznie. No i tyle. Przez ten czas sobie dalej robimy kolejne farmy. Będę usuwał te targowiska później, żeby robić tą pierwszą ścieżkę. Czyli te placówki całe. Oj, widzę, że... No! Trzeba zwiększyć defensywę, bo nie pokonają dwóch BFB naraz. I robimy coś takiego. Tutaj ty. Wiecie co, nawet inaczej. Stawimy sobie wioskę i ciebie. A nie, nie będę musiał dawać zniżki. Nie ma co. Czekaj, jak ciebie sprzedam. No właśnie, będziesz miał buffa, będziesz tańszy, pamiętam. Wydajmy. Nawet jeszcze to. I w sumie radar też byłby niezły dla ciebie. No i dobra, zobaczymy, jak teraz sobie poradzą. Boże, zapomniałem o tym inżynierze. Dobra, to będzie trochę później. Rundę później. Najwyżej, trudno. Dobra, to sprzedajemy to działo, już niepotrzebne. No patrzcie, tu jeszcze chwyci ten piana, żeby kamuflażu usuwać, fajnie. To już nie ma znaczenia, bo przecież czarodziej takie usuwa. Dobra, farmimy. Pewnie jeszcze tak zona będę musiał postawić. Wątpię, żeby sobie poradzili do 80 fali, no ale dobra, zobaczymy. No, przeszło trochę. Czyli chyba trzeba zrobić tak zona już. Dobra. Zastanawiam się, gdzie byłoby lepsze Małpiopolis. Tutaj czy tu niżej? Boże, ile tych kurczaków się nazbierało? Z każdej farmy przecież jeden wychodzi. No nie no. Farma bananów, farmę kurczaków zrobię.
Dobra, trzeba kasować te targowiska i robić farmy. Zwykłe bananów. 73. fala. To jest dobry moment, żeby przestać budować farmy. Jeszcze spróbuję tą jedną. Jeszcze może się uda jedną. No, fajnie. Dobra, teraz zbieramy już kasę. Jestem ciekaw, zobaczmy. A czemu to tak dziwnie pokazuje? O, teraz dobrze. Zaktualizowało się. Tutaj łapię jedną farmę więcej, widzę. Każda farma kosztuje 5000, która ma wejść do tego Małpiopolis. Tutaj widzę, łapię jedną więcej. Jestem ciekaw. Dobra, na razie tego nie kupuję. Zobaczymy. Po trzecim tierze zobaczymy, gdzie chcę zrobić Małpiopolis. Jeszcze na szybko mogę. Jakbym tu ulepszył 55 tysięcy. Teraz sobie zobaczę tam, jak ulepszę. Ile złapię. Większa zasięg, 50 tysięcy. Czyli chyba tą jednak będę robił. No, tą niższą, dobra. Tą jedną farmę więcej złapię. Chyba, że jeszcze tutaj mi się uda. Zobaczymy. Trzeba mu dać boosta od inżyniera, bo to zwiększa zasięg. I będzie git. Oho, 75. runda jest mały problem, widzę. Dobrze, a jak wam dam alchemika, to dacie radę? Dobra, z alchemikiem dali radę. Super. Dobra, 79. runda. Z kasą jesteśmy w dobrym miejscu, bardzo dobrym. Będzie git. Dobra, od razu sobie robimy paragona. Mapkę z rzutkami, tylko trzeba go jakoś dalej postawić. Żeby on oszołomienia nie dostawał jakoś mocno. Gdzieś tu może? Spróbujmy. Dobra. Tylko że kurczę... A, będą więcej kosztować te paragony też, no tak, bo wysoki poziom trudności. No to jest problem, poważny dosyć. O, nie wiem, czy ja zdążę tyle kasy zebrać. Bo on jest bardzo szybki. Zobaczymy, jak to pójdzie. Najwyżej powtórzę falę. Nie no, on jest za szybki. Nie ma co. Trzeba sobie posprzedawać farmy. Na przykład te wszystkie targowiska. Chyba, że zrobię po prostu... Bez tego. Drugiego ninja. To będzie słaby paragon, ale poradzić sobie powinien. Paragony i tak są potężne. Dobra, teraz zobaczmy. Powinienem zdążyć. Z kasą. Dobra, postawmy go. No jest. Co prawda tylko stopień 1, czyli najgorszy jaki się da, ale to jest dalej paragon. Paragony są niesamowicie silne. Dobra, nie łapię go. Widzę. Oszołomienie, super. No teraz go może złapać. No właśnie, o właśnie. I teraz mam poważny problem. I to jest problem teraz. Mamy problem. Muszę coś z tyłu pobudować. By to mi czyściło, bo tak to będzie problem, no. Tak, tylko że to jest 81. fala, to już są super ceramiki. O, dobra, teraz nikogo ten nie rozwaliłem. Znaczy, super ceramiki nie wyszły. O, teraz też go nie oszołomiło, akurat. O, teraz wyszło dziwo lepiej. Jakiegoś moba mu wtedy rozwalił, ceramiki wyleciały, a teraz nie. Dobra, teraz fajnie. Będę musiał cię sprzedać. Trochę mi szkoda, no ale, ale cóż. Może po tej fali. O Boże.
Włączyłem kolejną falę. I robimy jeszcze dwie farmy. I oczywiście, gdzie ty jesteś? Tu. Tak w zasięgu? No dobra, może być i tu. Oczywiście, że ciebie robimy. Dobra, może być tak. Co, powinieneś poradzić ze wszystkim do setnej fali? Teraz tak, muszę jedną rundę zmarnować. Zrobić to. Stawmy jeszcze dwie farmy. No i dobra, zobaczmy jak to wyjdzie. Ciebie ulepszyć. Dobra, dalej złapię 11 farm. Dobra, spoko. Mamy Mampiopolis silna, z 11 farmami w środku. No i dobra, robię sobie dalej farmy i dalej farmimy. Dalej będziemy buffować bananową farmę. Nie opłaca się buffować. O, w sumie ultra doładowanie mogę zrobić, no tak. Nie opłaca się buffować wioski, bo to chyba nawet nie działa. Buffowanie wioski, tylko zasięg zwiększa, o ile pamiętam. Super, mamy ultra doładowanie. Jest git. Dobra, fajnie. Wygląda dobrze. Nawet bardzo. Że... Ażem tu zbudował. Teraz nie ma miejsca dla farmy. Dobra, no jest git. Raczej jest git. Damy radę. A to jest tylko normal. Zapomniałem przez chwilkę. No tak. Przecież to jest dopiero normal. A ja się przejmuję. Dobra, nie ma już miejsca chyba. Mogę tego druida zrobić lasu. On też trochę kasy da. Czemu nie? Tu jeszcze się znalazło. Dobra. Może być tu nawet. Dajmy te twarde ciernie, ale tego już nie chcę. Dobra, 99 runda, tak? Okej. Postawmy sobie jeszcze raz tego Paragona. Tylko tym razem lepszego. Ciekawe, czy sobie on sam poradzi. Jeszcze mogę w sumie debuffa dać jakiegoś. O, jest dobre miejsce. Jeszcze klej. I dobra, zobaczmy. Jak sobie poradzą. Jestem ciekaw. O Boże, nie tego zrobiłem, co chciałem. Ciebie na debuffy. Boże. A i w końcu nie zrobiłem tego Paragona. No ta, więc... Zobaczmy, on dobrze sobie radzi. Kurczę, bo nie chce mi się tych... Wsuwać tych wszystkich farm. Teraz dostał oszołomienie. Centralnie pod nim był, więc... No nie dziwne. Tam jakieś DDT przechodzą, o kurde. A ten, dobra, nie, druid powinien sobie dać radę. Chociaż on nie ma... Widzę camo. Tak go postawiłem, że... Tak mi się wydaje. O Boże, nie, te DDT są za szybkie. Zdecydowanie za szybkie. Sobie zniszczyć to i to postawić. O. Zobaczmy teraz. On tak był tu złapany, nie zauważyłem. Jak dam do broni,
A tu większość jest oszołomiona chyba. Dobra, jakoś udało im się. Zdążyli. Fajnie. Ledwo co, ale zdążyli. Ty w sumie możesz zostać? Chyba już nie będę cię sprzedawał. Tak mi się wydaje. Dobra, zbieramy teraz kasę. Do 120 i zobaczymy, jak ostatni tier pójdzie. 1000 zdrowia ponad, nieźle. Zawsze fajnie to wygląda. Nie mogę sobie... Czemu tego nie zrobiłem? Ciebie zrobić. Czemu nie? Będziesz dawał trochę życia. I potrafi zbierać banany. Niedaleko siebie. Automatycznie. Znaczy wiem, że jest ten power up. Gdzie to są? Farmerzy. Oni potrafią zbierać banany za mnie. No ale już dobra. I tak nie ma za bardzo miejsca, żeby ich postawić. Dobra. Wyłączone, wyłączone. Super. Piętnasta runda. Pokonać te trzy pady. Czas na bossa. Właśnie jeszcze nie wspomniałem, że z każdym tierem to oszołomienie Vortexa jest większe. Tego bariera, którą tworzy. Z każdym tierem jest nieco większa. Potrafi więcej małpek złapać. Dobra, wszystko sprzedaję. Okej, wow. 5,5 miliona. Super. Bardzo mi się to podoba. I tak na początek paragon bumerangowy sobie zróbmy. Dobra, około 40 bumerangowych małpek jest. Teraz to wszystko trzeba poulepszać. Dobra, i połączyć. Fajnie. Może damy was na pierwszy, co? Na wszelki wypadek. Jak te blony tak szybko będą latać, to mogą jakieś DDT przejść. Okej, teraz Ninja Paragon. To samo, tylko około 30 wystarczy. Może tutaj cię damy. Dobra. Okej. 30 będzie. Dobra, fajnie. Małpka pilot musi być jak najdalej od Vortexa. Tu chyba gdzieś będzie najbezpieczniej. Dobra, tyle chyba wystarczy. Boże, jak to wygląda. Tyle tych samolotów lata. Milion prawie kosztuje. Matko kochana. No to chyba jest najsilniejszy paragon, faktycznie. Jak ktoś mi tam pisał, kurczę, zapomniałem. Sobie zobaczyć. No chyba tak. Prawdopodobnie on jest na razie najlepszy. Zobaczymy w przyszłości. Od razu ci damy tu bomby. Tutaj sobie lataj. Nie możemy posadzić pirata, bo nie ma wody. Teoretycznie mógłbym na upartego. Mógłbym sobie postawić jakieś baseniki, no ale nie ma sensu. Jeszcze jest jeden paragon, którego nie robiliśmy, czyli inżynier. Wielki budowniczy, jego zróbmy. Bo nie wiem, czy będę mógł, bo chyba można trzy paragony max, to będę musiał jeden usunąć. Chyba tego mapkę z rzutkami. To chyba jest jednym ze słabszych. Jakby był jakiś teren, gdzie się odbijają kule te jego często, to wtedy byłby silny, ale tak to średnio. Dobra, czyli trzeba inżynierów porozstawiać, tak? Nie będę go sprzedawał. Skoro już masz trochę porobione. Bo
tu go postawić. Albo o, tu. Albo nie, tam gdzie jest ten. Z tą pułapką, dobra. Z 18 wystarczy jakoś, bo oni dużo kosztują i tak. No nie można już. Można mieć 4 paragony max. Znaczy w tym trybie dowolnym to można mieć więcej, no ale w tych specjalnych trybach bossów i tak dalej to 4 tylko. Dobra, to ciebie sprzedam. Zrobimy ciebie. 29. Kurde, mało jakoś. Myślałem, że będzie więcej. Chyba mało zrobiłem. Nie chcę mi się już resetować. Dobra, możemy jeszcze jakieś mocne małpki porozstawiać. Wydaje, że tyle wystarczy. Już mnie nie chce. Mniej więcej stawiać. O, jeszcze tych mogę. Dwóch, no ta. Ciebie. Ciebie. No i dobra, spróbujmy. To jest tylko normalne, bez przesady. Powinni sobie dać radę z normalnym. A i ten właśnie, inżynier Paragon ma specjalne wieżyczki. No tylko nie mogę ich teraz postawić, bo został oszołomiony. Chyba lepiej by było go postawić gdzieś na końcu. Jednak tak. Dobra, rzuć tę bombę. Licznie, dobra. To jest normalne, to jeszcze nie pójdzie tak źle. Z elitarnym będzie problem. To poważne. Przyspieszymy sobie nawet. No i ślicznie. Dobra. Normalny vortex padł. Ślicznie. Udało się. No i dobra, pewnie zaraz sobie przejdę do elitarnego. O kurde. No zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy w kolejnym odcinku, ponieważ jak na razie to by było na tyle. Siema.